Zacznę od tego, że nasz zespół mentalnie to jest po prostu trudne do opisania, tak? No, po prostu jedna rzecz nie wyszła. Jak zwykle zgubiliśmy krycie przy stałym fragmencie 1-0 i już tak naprawdę zaczynamy być zrezygnowani. To jest problem, z którym zmagamy się dość długo. No, tych problemów w klubie mamy dużo więcej, no ale tutaj akurat na to bym zrzucił ten dzisiejszy pojedynek. No, wstyd po prostu, no wstyd u siebie przegrać tak wysoko w meczu z zespołem, który jest w naszym zasięgu. Znaczy tak myśleliśmy, że jest w naszym zasięgu, a jednak nie jest. Z tego miejsca mogę tylko przeprosić. No. Nie jesteśmy piłkarsko tak słabi, jak to dzisiaj było pokazane. Ale tak jak mówię, no mental u nas jest na bardzo niskim poziomie, jeden problem, jeden wznos pod górę i zaraz kłopoty i nas nie ma. No znowu nie wychodzimy na pierwszą połowę, na drugą połowę dostajemy szybkie, no w sumie nie dostaliśmy szybkie bramki, ale obudziliśmy się w 10 minucie i nie może to tak wyglądać, na pewno nie pomagamy sobie na boisku. No, pokazaliśmy się, że w tym meczu nie byliśmy zespołem, ale ci, no wszyscy dali z siebie ile mogą. No co mogę więcej powiedzieć? Myślę, że zasłużono wygraliśmy, ale w pierwszej połowie kilku groźnych kontrataków miał rywal i myślę, że z takim rywalem, który broni się obok swojej bramki cały czas i szuka kontrataków. Bardzo ważne strzelić pierwszymi bramki. I z jednego boku niestety, że udało się nam to zrobić tylko w drugiej połowie, ale dobrze, że zrobiliśmy to pierwszymi, bo mogli mieć problem z tym, żeby zebrać te punkty, których z takim rywalem w domu straciliśmy przy podobnej grze, kiedy rywal zdobył pierwszą bramkę. Więc nastawienie takie, że pracujemy już więcej na następny sezon, dlatego żeby użyć innych założeń w naszej grze, przygotowaniach do gry i spróbować użyć innych taktyk, których może być w sezonie my nie używaliśmy jeszcze w ciągu tego sezonu. Bardzo cieszymy się z 3 punktów. Nie był to dla nas łatwy mecz, zwłaszcza pierwsza połowa, ale udało nam się w końcu przełamać obronę drużyny z Gliwic i już później mecz ułożył się po naszej myśli. Ja cieszę się bardzo z tego, że udało mi się dzisiaj strzelić setną bramkę w futsal Ekstraklasie. No i bardzo dziękuję za pomoc wszystkim zawodnikom, bo bez nich nie osiągnąłbym tego indywidualnego sukcesu. No i bardzo cieszymy się, że wygraliśmy. No i gramy dalej.